Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że stawili się Państwo dziś z nami tutaj tak licznie, ale wcale mnie to nie dziwi. Okazja jest naprawdę wyjątkowa. Spotykamy się na uroczystej premierze książki byłego premiera, obecnego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, który jest z nami. Książka zatytułowana Porozumienie przeciw monowładzy, z dziejów Porozumienia Centrum. Mimo może trochę suchego tytułu, tak naprawdę jest opowieścią autobiograficzną. Pierwszą częścią dłuższej opowieści autobiograficznej, którą dzięki wydawnictwu Zyski Spółka, który jest także organizatorem dzisiejszej imprezy, przygotowało. Chciałbym serdecznie powitać także na sali przedstawicieli rządu i Sejmu. Jest z nami pani premier Beata Szydło. Witamy serdecznie. Jest z nami pan marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Jest z nami także pan marszałek Senatu Stanisław Karczewski. I długo można by jeszcze wymieniać, ale na pewno czekają Państwo nie na nasze słowa, nie na nasze pytania, ale na to, co powie nasz szacowny gość. Zapraszam serdecznie, skoro wprowadzałem, oddaję Ci, Michale, pierwsze pytanie. Tak, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. To jest rzeczywiście książka wyjątkowa. Ja się zastanawiam, jak to zrobił wydawca, że czynnego polityka, chyba najpotężniejszego dzisiaj polityka w Polsce, namówił do wydania tak ciekawej, tak żywej, tak barwnej historii, opowieści o własnych politycznych losach. Tytuł rzeczywiście trochę oszukuje, książka jest dużo bardziej żywa, ale myślę, że jest też bardzo ważnym przekazem. Jest tak naprawdę opowieścią o tym, jakie były źródła projektu politycznego, którego dzisiaj realizację możemy obserwować. Pan premier Jarosław Kaczyński bardzo głęboko te korzenie sytuuje, jeszcze w 68 roku tam się ta biografia zaczyna. I tam już gdzieś w latach 80. i 90. mamy początek tej historii. Ale tak sobie pomyślałem na początku, może, bo Państwo myślicie, pewnie przed lekturą jesteście tej książki, że wszystko wiecie o panu premierze Jarosławie Kaczyńskim, a to jest pomyłka, więc ja taki mały quiz sobie przygotowałem. Otóż jak Państwo myślą, jakie kartki na bazarze, na żywność kupował pan premier Kaczyński, dla umysłowych czy fizycznych? Brawo, bardzo dobra odpowiedź. Czy Jarosław Kaczyński w IBL-u, czyli rozumiem, że Instytucie Badań Literackich, był doktorantem, magazynierem czy kierownikiem? Bardzo dobrze, no jednak ta wiedza jest dosyć spora. A kto zaproponował panu premierowi Kaczyńskiemu, wtedy Jarosławowi Kaczyńskiemu, funkcję szefa cenzury? Tadeusz Mazowiecki, Mieczysław Rakowski. No dobrze, to ja się chyba... No może na końcu jeszcze zadam jedno pytanie. Czy Jarosław Kaczyński w listopadzie 89 roku, to już poważniejsze, pojechał do Londynu, żeby zbierać pieniądze na tygodnik Solidarność, namawiać emigrantów do powrotu, czy budować presję na uznanie polskich granic przez Niemcy? Trzecie. Panie premierze, po tym wstępie właściwie tylko możemy panu oddać głos. Ja bym zadał takie ogólne pytanie. Czy rzeczywiście mamy rację, odczytując tę książkę, jako chęć powiedzenia przez pana, że ten projekt polityczny, który dzisiaj realizujemy, ma dość głębokie korzenie, że pan to wielokrotnie podkreśla, że te różnice były widoczne już w 80 roku. Ten wątek się po raz pierwszy pojawia. Pana artykuł mówiący o, no, będący sprzeciwem wobec głosu Adama Michnika. A później cały czas właściwie pan podkreśla, że to był dość konsekwentny i świadomy projekt polityczny, który przerodził się w Porozumienie Centrum, a potem w Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście ta linia to jest to, co pan chce powiedzieć w tej książce? Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem podziękować wydawnictwu, panu prezesowi Zyskowi, za to, że zechciał tą książkę wydać. A to długo trwało i było wśród różnego rodzaju meandrów. Panom redaktorom bardzo serdecznie dziękuję, moim koleżankom i kolegom z panią premier na czele, za to, że zechcieli tutaj być. Naprawdę jestem zaskoczony ogromnie i bardzo wdzięczny. A widzę tutaj bardzo wiele znajomych twarzy, także serdecznie dziękuję.
Szanowni Państwo, prawda jest często dużo bardziej banalna niż różnego rodzaju przypuszczenia. Ja w 2012 roku byłem w niełatwej sytuacji finansowej, no, ze względu na chorobę mojej mamy. Mama zmarła na początku 2013 roku, a ja miałem za tą książkę już dług, to znaczy już mi za nią zapłacono. Z góry. W innym wydawnictwie niż tego, bo to dopiero wydawnictwo Zysk odkupiło to. Odkupiło to prawo. I nie miałem innego wyjścia, mimo że w stanie byłem, no powiedzmy, że nie najlepszym. Spotkało mnie kolejne straszne nieszczęście, bo to musiałem pisać tą książkę w przerwach między innymi zajęciami. No i tak to wyszło, jak to wyszło. A że tam jest po prostu o tym, że korzenie tego sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce, ciągle toczy się w Polsce, są korzeniami sięgającymi podziałów w opozycji lat 70., bo ten rok 80. to w istocie jest koniec 79. roku. Dyskusja wokół traktatu o gnidach Piotra Wierzbickiego, że znaleźć można oczywiście te podziały jeszcze znacznie wcześniej i to bez mojego udziału, no to jest kwestia samego sporu wokół pisma Głos, już jest 77 rok, zaraz po amnestii 77 roku. Krótko mówiąc, że to jest stary spór, no to wydaje mi się, że to dla ludzi, którzy orientowali się w polskiej polityce, była rzecz znajoma. Ja tutaj dałem tylko taki niewielki przyczynek, jeżeli chodzi o te stare spory, a później, kiedy już stałem się w tych sporach postacią znaczącą, to starałem się to opisać w sposób bardziej dokładny, chociaż od razu mówię, niedokładny, nie bardzo dokładny, ze względu na warunki, w których to powstawało, one były rzeczywiście wyjątkowo niekorzystne. W tym serdeczniejsze podziękowanie dla wydawcy, bo było tutaj sporo pracy. I to się ciągnęło 3 lata, znaczy ja to napisałem w 2013 roku, no wydane to zostało dopiero teraz, po różnego rodzaju przygodach, o których by tutaj dużo można było opowiadać. Ja po prostu chciałem pokazać ten kawałek polskiej historii, którą widziałem z bliska, w sposób, no, wydaje mi się, chociaż oczywiście jak każdy człowiek, no jestem w jakiejś mierze subiektywny, no ale chciałem to pokazać wedle tych faktów, które z bliska widziałem i tych wydarzeń, w których uczestniczyłem, a to jest często opis odmienny od tego, który funkcjonuje w tak zwanym głównym nurcie, a bywa, że odmienny także i od tego, który funkcjonuje w tych naszych nurtach, w tych naszych opowieściach, naszych to znaczy po prawej stronie. No to wyglądało z bliska może troszkę inaczej. Czy można by to opisać bardziej dokładnie, bardziej szczegółowo, nawet odwołując się tylko do mojego zasobu wiedzy? Oczywiście, że tak, no bo był pośpiech, były te inne elementy, o których już mówiłem i ja praktycznie nie korzystałem z żadnych dokumentów, ja się odwoływałem tylko do tego, co mam w głowie, a często już nie mogłem uzupełnić tekstu, nawet jeżeli sobie o czymś przypomniałem, także tu jest bardzo, bardzo wiele różnych pominięć, bardzo wiele rzeczy jest ujętych ogromnie skrótowo. Czy będzie to miało jakieś znaczenie dla tych, którzy będą chcieli opisywać historię tych lat? No to już o tym zdecydują historycy. Czy to zainteresuje czytelników? No powiem, że okładka jest pociągająca. Cokolwiek może odbiegająca od rzeczywistości, ale w każdym razie pociągająca. I właściwie tyle w tym momencie mogę powiedzieć, no bo nie będę przecież opowiadał o tym, co zostało tutaj napisane. Powtarzam, to zostało napisane z dobrą wolą. Mam nadzieję, że uniknąłem tych elementów, które może nawet gdzieś tam w sercu mam, bo bywałem atakowany i różnego rodzaju niechęci z tego powodu powstały. Żółci nie ma, to może. Starałem się właśnie, żeby tej żółci w tej książce nie było, żeby opisywać różne wydarzenia z próbą zrozumienia także tej drugiej strony.
choć też... W szczególności wtedy, jeżeli to chodziło o spory wewnątrz naszego obozu, bo przecież te spory wewnątrz naszego obozu też były i bywały niekiedy ostre. Starałem się zrozumieć tych, którzy zajmowali w jakichś momentach inne stanowisko niż ja i czasem nawet to prowadziło do sporu dosyć ostrego. Czy mi się to udało, no to już będą mogli tylko ocenić czytelnicy. W każdym razie jestem bardzo, bardzo rad z tego, że ta książka wyszła, że wypełniłem swoje zobowiązanie, bo do tej pory byłem w sytuacji kogoś, kto ma dług, a i tak mam dużo długów. Dobrze, chociaż ten jeden został w jakiś sposób już zniesiony. No i liczę na to, że może ktoś kiedyś w sposób bardziej dogłębny to skomentuje. Warto też dla mnie bardzo, przepraszam bardzo, tylko jeszcze jedno zdanie. No dla mnie ważne byłoby, gdyby to chcieli skomentować ludzie, którzy to widzieli jakby z drugiej strony. Ale czy tak będzie przy obecnym napięciu w Polsce, przy obecnym natężeniu sporu, obawiam się, że to będzie trudne. Dziękuję bardzo. Wiele osób piszących na sali. Wymówka ulubiona autorów, że mają bardzo dużo innych zajęć i nie mogą oddać książki wydawcy. Wydaje mi się, że w obliczu tego, że potrafił skończyć ją człowiek tak zajęty jak Jarosław Kaczyński, wydaje się być wymówką, której już nikt nie powinien używać. Panie premierze, jeśli chodzi o opowieść biograficzną, rozpoczynamy tutaj historię od roku 68 roku. Niesłychanie ciekawe dla wszystkich, którzy są zainteresowani opowieścią o kształtowaniu się pana poglądów. To jest ta część jeszcze lata 70., później 80. Dla tych, którzy chcą zrozumieć, co dzieje się w polskiej polityce dziś, i dlaczego trzecia RP wygląda tak, a nie inaczej i dlaczego tak ostro o wiele jej elementów się spieramy, myślę, że najciekawszymi z kolei fragmentami będą te dotyczące wczesnych lat 90. Co pana zdaniem, oprócz oczywiście tego, że na czele Porozumienia Centrum stał Jarosław Kaczyński, co jest najprostszym wyjaśnieniem, ale co jeszcze zdecydowało o tym, że z tej mnogości projektów związanych z szeroko pojętą prawicą, a w tego było naprawdę bardzo dużo i na początku lat 90., także później po 97 roku, kiedy zaczęła się konsolidacja wokół akcji wyborczej Solidarność, co zdecydowało o tym, że to właśnie Porozumienie Centrum przetrwało i później przemieniło się w kolejny projekt polityczny, który odniósł wielki sukces, no bo rządzi Polską. Proszę państwa, stawia mnie pan redaktor w sytuacji trudnej, ale no, zaryzykuję odpowiedź, która no, nie do końca będzie skromna, ale nie dotyczy mnie, tylko dotyczy formacji politycznej. Myśmy byli formacją o wyrobionych poglądach politycznych i podstawach ideowych, ale jednocześnie byliśmy formacją racjonalną. No, z tym niektórzy z naszych konkurentów mieli pewne kłopoty. Myśmy z tym kłopotów nie mieli i to co prawda prowadziło nas w pewnych momentach do tej sytuacji, którą tutaj się opisuje, znaczy to badanie socjologiczne, w którym okazuje się, że zbiór ludzi, którzy mają takie poglądy jak kierownictwo Porozumienia Centrum, to jest zbiór pusty w sensie społecznym. To znaczy, że takich ludzi praktycznie nie ma, bo byliśmy naraz zwolennikami rynku, zwolennikami budowy państwa demokratycznego, z gospodarką rynkową, a jednocześnie zwolennikami podtrzymywania tradycji i różnego rodzaju decyzji, które no, zmieniały pod tym względem obraz Polski, który został ukształtowany w PRL-u. No, to takim przykładem najbardziej charakterystycznym, najbardziej instruktywnym jest sprawa aborcji. Myśmy byli zdecydowanie za wprowadzeniem zakazu aborcji i wbrew dość powszechnemu i mającemu jakieś uzasadnienie, ale to nie jest uzasadnienie pełne przekonaniu, to nie ZHN tą sprawę postawił, tylko Porozumienie Centrum. To późniejsza marszałek Senatu, pani profesor Alicja Grześkowiak była tutaj tą twarzą najbardziej charakterystyczną i najbardziej jakby zaangażowaną w tą kwestię, bo to się zaczęło w Senacie. To się zaczęło w Senacie, ale ona wtedy nie była marszałkiem Senatu, to jeszcze ten Senat pierwszej kadencji, ale ona była przecież członkiem Porozumienia Centrum i Porozumienie Centrum, choć pod tym względem nieco podzielone, może nie co do samego zakazu, ale co do tego, jak daleko należy z tym pójść, no było formacją, która w niemałej mierze zdecydowała o tym, że to się po prostu udało. Powtarzam, mimo podziału, mimo że niektórzy mówili żartobliwie, że
porozumieniu centrum jest partia Aliny i partia Teresy. Partia Aliny to tam mocno zaangażowana, partia Teresy już nie będę tutaj wymieniał nazwiska, bo dzisiaj są inne czasy, no w każdym razie była to też działaczka naszej partii i też profesor. No, była tutaj pod tym względem nieco bardziej powściągliwa, tak by to można było określić. I to, wracając do głównego wątku, to, że byliśmy formacją racjonalną, zdecydowało o przetrwaniu. A poza tym była też kwestia pewnego uporu stosunkowo niewielkiej grupy ludzi, która potrafiła przetrwać czasy najtrudniejsze, takich, z których wydawałoby się, że już nie mamy najmniejszych szans. Tutaj patrzę na Janinę Goz, która była właśnie jedną z tych osób, które w Łodzi, ale nie tylko w Łodzi, w tych najcięższych, najbardziej beznadziejnych czasach partie podtrzymywały. Jest na temat mojej koleżanki mnóstwo różnego rodzaju mitów, kiedy to myśmy się nie poznali, to było 50 parę lat temu. No, poznaliśmy się w 93 roku podczas kampanii antywęsowskiej i właśnie, czy może już drugim, ale w każdym razie poznaliśmy się wtedy i Janina, już pozwolę sobie tak mówić bezpośrednio, była po prostu niezwykle zdeterminowaną działaczką, która także za własne pieniądze podtrzymywała funkcjonowanie partii w Łodzi, czyli wtedy w drugim co do wielkości, bo już dzisiaj jest trzecia co do wielkości polskim mieście i uczestniczyła w różnego rodzaju kampaniach, które później nam przyniosły sukces, które początkowo nie przynosiły sukcesu, ale później przyniosły nam sukces. Chodzi o te wszystkie kampanie, które były związane z walką z przestępczością. Myśmy patrzyli na to racjonalnie, to jest też taki dobry przykład. No, było takie głębokie przeświadczenie wśród wielu działaczy Solidarności, że w gruncie rzeczy wszelkiego rodzaju działania opresywne państwa wobec przestępców no, są niedopuszczalne, dlatego bo oni jakoś też podlegając opresji nie potrafili oddzielić tej opresji wynikającej z powodów politycznych od opresji wynikających z powodów kryminalnych. I było bardzo mocne nastawienie na łagodzenie. Nastawienie, z którym w gruncie rzeczy trudno było dyskutować, bo także aparat wymiaru sprawiedliwości przeżywał traumę po okresie komunistycznym i parł w tym samym kierunku, to znaczy w stronę łagodzenia i to takiego łagodzenia już zupełnie nieuzasadnionego, irracjonalnego. Myśmy się temu przeciwstawiali zawsze, od właściwie niemalże początku istnienia partii. To na początku nie przyjmowało się o żadnych rezultatów, była bardzo ostra repulsja wokół tego, zresztą to tutaj też opisuję. Ale od 1994 roku uczyniliśmy to jednym z podstawowych elementów funkcjonowania naszej partii, jej programu, jej działań. Podejmowaliśmy tych działań bardzo wiele. I to przynosiło nam efekty, no powiedzmy sobie, ograniczone, ale kiedy to jest kwestia roli przypadku w historii, przypadku i nieprzypadku, bo ta kampania miała wpływ na to, że mój świętej pamięci brat został ministrem sprawiedliwości. Ale miały na to wpływ także inne okoliczności, na przykład jego dobra znajomość od lat, od podziemia z Jerzym Buzkiem. Krótko mówiąc, został ministrem sprawiedliwości, zaczął to wcierać w życie i to społeczeństwo bardzo przekonało. I w ten sposób powstała ta dynamika polityczna, która pozwoliła przekształcić porozumienie centrum w Prawo i Sprawiedliwość. Mówię przekształcić, bo wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ci założyciele, wszyscy co do jednego, byli członkami władz Porozumienia Centrum. Nie tylko Porozumienia Centrum, ale władz Porozumienia Centrum. Tak powstało Prawo i Sprawiedliwość. W siedzibie Porozumienia Centrum, warszawskiego Porozumienia Centrum na ulicy Puławskiej, ta siedziba tam przez wiele, wiele, wiele lat działała, później już musieliśmy to oddać, ale tak to wyglądało. Powstała nowa dynamika polityczna, została wykorzystana mimo ostrego kontrataku władzy. To był kontratak przede wszystkim poprzez taki film, być może ktoś z Państwa sobie go przypomina, dramat w trzech aktach. On nam przyniósł ciężkie straty, także inne konflikty, w które weszliśmy już przedtem nieopatrznie, też nam odebrały głosy, ale mimo wszystko taką 40-paroosobową reprezentację w Sejmie żeśmy uzyskali. To był taki dobry przyczółek, z którego poszliśmy do ofensywy, która nam
pozwoliła zwiększyć ten wynik, jeżeli chodzi o ilość głosów, przeszło 3,5-krotnie, a jeżeli chodzi o ilość, przepraszam, miejsc w parlamencie, jeżeli chodzi o ilość głosów, to prawie 3-krotnie. No i w ten sposób po raz pierwszy doszliśmy do władzy. Później znów wytrzymaliśmy to wszystko, co nas spotykało po roku 2007, w tym tragedię smoleńską i wyjątkowe wręcz natężenie agresji po tragedii smoleńskiej. No i w 2015 roku przyszły po różnego rodzaju decyzjach efekty. Dzięki temu tutaj na tej sali, poza skromnym posłem, jest też premier, dwóch marszałków, prezes Narodowego Banku Polskiego, liczni ministrowie, wicemarszałek, no krótko mówiąc, wojewoda warszawski, no krótko mówiąc, całe mnóstwo różnych bardzo ważnych ludzi. Wszystko macie. Pan premier wspomniał świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I myślę, że to jest wątek, o którym warto wspomnieć, bo często biografowie, czy tacy, którzy próbujący być biografami, budują taką wizję, że to były żywoty zupełnie osobne, że jakby Lech Kaczyński tam bardzo był geograficznie i środowiskowo gdzie indziej, ale z tej książki wynika, że właściwie to się dodawało. To znaczy, że gdy tylko była możliwość, mimo pewnej rzeczywiście równoległości, że gdy tylko była możliwość dodania, spotkania, działania razem, to to działanie podejmowaliście. Natomiast no, działanie osobne było raczej zbiegiem okoliczności, przypadkiem, wyborem jakimś życiowym czy pracą, z pracą związany. Natomiast mnie to może nie zaskoczyło, ale tak czytałem to, tę książkę jako opowieść właściwie o dwóch braciach Kaczyńskich. Nawet jest taki cytat, który warto zapamiętać, jak jest kwestia wejścia do czy uczestnictwa w obradach Okrągłego Stołu, no i pada zdanie, że dwóch Kaczyńskich to za dużo, na co świętej pamięci Lech Kaczyński odpowiada, może nie być żadnego. I to dobre chyba podsumowanie tego współdziałania, co też jako bliźniaka mnie nie rozumiem, ale tutaj było to przełożenie na kanwę polityczną, czyli ile Lecha Kaczyńskiego w porozumieniu centrum, w przełamywaniu no, próby zbudowania monowładzy. Proszę Państwa, gdyby nie mój świętej pamięci brat, to cały ten nurt, który się przeciwstawiał postkomunizmowi, wtedy nie używano na początku lat 90. tej nazwy, troszeczkę później, ale można z całą pewnością ją zastosować do tego okresu, w ogóle nie mógłby powstać, bo wtedy były trzy siły, takie naprawdę liczące się na scenie politycznej. To był Kościół, oczywiście Kościół rozumiany w specyficzny sposób, abstrahuje od jego misji zasadniczej, tej związanej ze zbawieniem, ale Kościół jako organizacja to była Solidarność i Lech Wałęsa i to były elity głównie warszawsko-krakowskie, no te, które można było wiązać z Gazetą Wyborczą, no, z Tygodnikiem Powszechnym, te, które później powołały ROAT, a później Unię Demokratyczną i Unię Wolności. One miały pewną autonomię, były najmniejszą z tych sił, ale też liczącą się. I jeżeli ktoś chciał uzyskać w Polsce coś poważnego w polityce, no to musiał mieć jakieś zaczepienie w jednym z tych ośrodków, no najlepiej gdy miał zaczepienie przynajmniej w dwóch. Otóż myśmy mogli w ogóle rozpocząć naszą działalność, tylko dlatego, że bardzo wpływowym człowiekiem w Solidarności, pierwszym zastępcą Lecha Wałęsy, a faktycznie na co dzień prowadzącym pracę związku, był mój brat. No gdyby tego nie było, to ja bym w żadnym wypadku po pierwsze nie został naczelnym tygodnika Solidarność, a po drugie wokół tygodnika Solidarność nie zaczęliby się gromadzić różni ludzie, bo ja ledwie tam do tego maleńkiego pokoiku zacząłem przychodzić codziennie ku zgryzocie między innymi moich zastępców, jeden z nich tu siedzi, bo myśleli, że sami będą kierować tygodnikiem, bo w końcu ja zawodowym dziennikarzem nie byłem. Zaczęli się tam gromadzić różni ludzie, którzy z tygodnikiem akurat nie mieli wiele wspólnego albo nic. Natomiast byli zainteresowani w tym, żeby się coś zmieniło, żeby ten główny projekt polityczny wtedy realizowany jednak nie został zrealizowany.
I powtarzam, no bez tej pozycji, bez ich nadziei, że gdzieś tam koło Wałęsy, no bo trzeba uczciwie powiedzieć, że to tak wtedy formułowano, jest ktoś ogromnie wpływowy, to jest można powiedzieć patronem tego, to wszystko by nie ruszyło do przodu. Ruszyło i chociaż wbrew temu, co jest powszechnym dość przekonaniem, mój świętej pamięci brat Leszek po prostu nigdy nie był członkiem Porozumienia Centrum i co więcej, nigdy nie brał także w sposób nieformalny udziału w kierowniczych gremiach. Nie angażował się w to. Były tylko takie spotkania w redakcji Ekspresu Wieczornego, takie szersze nieco spotkania, w których uczestniczył. To było jedyne forum, w którym uczestniczył, ale tak to został posłem, ale przecież wyobraźcie sobie Państwo, że człowiek, w oparciu o którego w istocie mogliśmy podjąć działalność, był z Gdańska, a posłem został z Nowego Sącza. Dlaczego? No bo poseł Nowak, który był stoczniowiec z Gdańska, no byłby wtedy wyeliminowany, bo z tego brat zdecydował się na to, żeby pojechać aż do Nowego Sącza i jednocześnie na liście krajowej był chyba piąty czy siódmy, już dzisiaj dokładnie nie pamiętam, w każdym razie miał no, nie takie miejsce, jakby sobie można było wyobrazić. Ale niezależnie od jego nieobecności, Leszek nigdy nie lubił partii, no, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Lubił, kochał związek, to było na pewno najważniejsze jego przeżycie, najważniejsza rzecz w jego życiu, ale przez związek był wtedy naprawdę wielki, można go jakby porównać z państwem. No i kochał Polskę i państwo polskie i to był rzeczywiście bardzo zaangażowany. A powtarzam, do partii miał stosunek dosyć sceptyczny i to nas akurat różniło. Ale kiedy PC, no uczciwie mówiąc, miał długi czas konania. Ktoś to niedawno napisał, ale to nic nowego, bo ja to wielokrotnie też sam pisałem i mówiłem. To tym, który nas odbudował i dał szansę, już o tym mówiłem, był właśnie Lech Kaczyński. Natomiast co do naszego współdziałania i tych relacji osobistych, no pan jest bliźniakiem, sam pan wie, jak to jest. No. To jest człowiekowi dużo bardziej zależy na tym drugim niż na sobie samym. No mam nadzieję, że u pana też tak. W każdym razie, natomiast my przez pewien zbieg okoliczności, no, mieszkaliśmy gdzie indziej od 71 roku, no i w związku z tym nasze kręgi towarzyskie, a później także polityczne, bo to się przez ze sobą, no były w dużej mierze inne. I Leszek był bardzo mocno osadzony w Gdańsku, no a w Gdańsku była Centrala Solidarności. I znów, proszę Państwa, ja uczciwie przyznaję, chyba to też jest w tej książce, ja bym się przez Warszawę nie przebił. Po prostu tu mnie zablokowano. I to nie dlatego, to powiem już nieskromnie, żebym się czuł głupszy od tych, którzy mnie zagrupowali, tylko po prostu dlatego, że tu ktoś, kto mówił, że no ja nie jestem z waszej parafii, pamiętam, używałem tego określenia, rozmawiając na przykład z Geremkiem. No, ktoś taki by po prostu się przebić nie mógł. Przez Gdańsk, dzięki Leszkowi, no wszedłem do kierownictwa jeszcze podziemnej Solidarności. No i mogłem różne rzeczy robić. Tu mogłem działać w Komitecie Helsińskim, który był dużo ważniejszy niż się niektórym wydaje. Dużo ważniejszą i bardzo, że tak powiem, też powiązaną międzynarodową instytucją już w tych latach. I ważną w tej rozgrywce także w skali szerszej, nie tylko polskiej, z komunizmem. No ale to nie była droga do tego, żeby się później przebić w polityce faktycznej, bo formalnego nie było, ale faktyczny szef Komitetu Helsińskiego, niech już dzisiaj świętej pamięci Stefan Starczewski, no mimo, że był przecież człowiekiem no, niby mocno osadzonym po tej drugiej konkurencyjnej stronie, chociaż myśmy byli zawsze do końca życia jego w bardzo dobrych osobistych stosunkach, ale był naczelnym krytyki jeszcze nie tej obecnej krytyki politycznej, tylko tej krytyki z lat 70. ukazującej się podziemia, ale jednak żadnej kariery politycznej większej nie zrobił. I to nie tylko dlatego, że wiele lat przed śmiercią się rozchorował, bo wiele lat jeszcze przedtem mógłby tą karierę robić, był zdolnym i sprawnym człowiekiem. Krótko mówiąc, bez Lecha Kaczyńskiego Polska by dzisiaj wyglądała inaczej. Jeżeli ja bardzo często mówię o tym, że powinien być odpowiednio upamiętniony, to naprawdę nie tylko dlatego, że to mój brat bliźniak, tylko dlatego, że po prostu wiem, jak wielką rolę odegrał w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat historii Polski, bo począwszy no, co najmniej do 80 roku, a i w wolnych związkach zawodowych miał swój poważny udział. Przede wszystkim dlatego, że był
może jedynym tam człowiekiem no, o takich bardzo wysokich kwalifikacjach typu społecznego, jako prawnik, jako specjalista od prawa pracy. Byli może od niego wybitniejsi działacze, ale jednocześnie on był człowiekiem tam najbardziej kompetentnym. Padło kilka razy już w pana wypowiedzi nazwisko Lecha Wałęsy. Ta książka jest niesamowita dlatego między innymi, że z reguły książki polityków są bardzo wygładzone, są takie obłe. Często są pisane przez wynajętych ghostwriterów, którzy starają się nie opowiadać nie historię według autora, tylko historię według dokumentów. Tam, gdzie są kontrowersyjne sytuacje, odsyłają do oficjalnych wystąpień. Te książki bardzo niewiele wnoszą do naszej wiedzy o opisywanych bohaterach i o wydarzeniach. W książce Porozumienie przeciw monowładzy Jarosława Kaczyńskiego jest inaczej. Mamy nie tylko okazję poznać ten osobisty punkt widzenia, ale też nasza wiedza na temat kluczowych, czasem bardzo rozmaicie dziś ocenianych momentów w historii najnowszej Polski jest bardzo mocno poszerzona. Paradoksalnie, na początku lat 90. okazuje się, że Lech Wałęsa w pewnym momencie, niezależnie od tego, jak oceni go historia, niezależnie od tego, jak różne strony sporu politycznego na niego patrzą, spełnił taką rolę trochę, jak od pewnego czasu pan, panie premierze, pełni w polskiej polityce. To znaczy stosunek do pewnej wybitnej postaci działającej na scenie politycznej zaczyna porządkować scenę polityczną i definiować, układać linię politycznego sporu. Jest obszerny, duży fragment o Lechu Wałęsie w tej książce, o czasach w kancelarii Lecha Wałęsy. W którym momencie rzeczywiście przyszło to głębokie zastanowienie i pomyślał pan, że nie z Wałęsą już trzeba budować dalej, ale wbrew Lechowi Wałęsie? No, to jest bardzo skomplikowane pytanie. Ta książka jednak w jakiejś mierze jest książką polityka, czyli do jakiejś mierze jest obła także. Może kiedyś Bóg pozwoli jeszcze trochę pożyć. W porównaniu i wtedy z wieloma innymi. Napiszę nie obłą. Trzeba będzie robić spotkań promocyjnych, rozumiem. Nie obłą książkę napiszę, ale z tej chwili jeszcze na to nie czas. No, ja Lecha Wałęsę znałem słabo, przynajmniej do 1988 roku. Znaczy bywałem go, znałem go. Poznałem go nawet jeszcze przed Wielkim Sierpniem, zresztą chyba o tym tutaj wspominam. Ale to nie była znajomość bliska, natomiast jego doskonale znał Leszek. Na peronie gdzieś tam. I co, no to ja go na peronie z nim tam się przywitałem, ale to tyle. Później go poznałem już bezpośrednio, ale powtarzam, byłem w Warszawie, nie miałem stałych kontaktów. Natomiast jego bardzo dobrze znał Leszek i on nawet dzisiaj temu nie przeczy, że się bardzo dobrze znali, no i ponieważ go znał bardzo dobrze, no to też mi mówił, jaki jest, no, jakie są jego, no, powiedzmy sobie, gigantyczne deficyty, a gdzie jest jego siła. Ja mogłem to sprawdzić w roku 1988, to był bardzo dobry jego czas, niezależnie od tego, co się tam za tym kryło, bo co się kryło, to jeszcze, no, historycy może do końca ustalą. Ja właśnie o takich rzeczach tutaj nie pisałem, ale w każdym razie był to taki moment, w którym można go było zobaczyć jako przywódcę ludowego, który wygłasza przemówienia w bardzo trudnych momentach strajku, kiedy właściwie strajk się załamuje, tych 200 czy 300 młodych robotników, bo tylu tak naprawdę strajkowało, no może 400, ale to już góra, no jest załamanych i on do nich przemawia i po prostu następuje całkowita zmiana i to też to chyba pisze, że przemówienie wyglądało tak, że i Leszek, i ja, i tych jeszcze kilku innych, no jak to się wtedy mówiło, umysłowych, którzy tam byli, nic nie zrozumieli. Nic, kompletnie. Ale robotnicy zrozumieli i dostali bardzo podniesieni na duchu. I tak było kilka razy. Pamiętam takie nocne pochody wokół tej części stoczni, która była opanowana przez strajkujących, bo nie cała stocznia przecież była opanowana, i żeby właśnie podtrzymać na duchu, no bo tam nawet byli ludzie, którzy no, tracili zupełnie kontrolę nad sobą, ktoś się nawet rzucił na szybę, pokaleczył strasznie, no były momenty takiego ogromnego napięcia. I on był rzeczywiście w tym świetny. Z tymi przeświadczeniami z 1988 roku, ja zacząłem w 1989, bo to już przy końcu 1989,
osobą, może Krzysztof Czabański, który przecież tutaj siedzi, przypomnie, kiedy był ten pierwszy artykuł. No czy w 89 roku przecież już się zaczęła w tygodniku kampania w sprawie przyszłości Lecha Wałęsy, czyli przyszłości tej prezydenckiej, o której świetnie wiedziałem od Leszka, że on o takiej przyszłości marzy, czy ją planuje. Natomiast, żeby było jasne, Leszek był zdecydowanie przeciw. Leszek mi mówił, nie rób tego, bo on jest nie do opanowania i to się będzie źle kończyło. No tu był między nami spór. Ja mówiłem, nie znajdziemy żadnej innej dynamiki politycznej, tylko właśnie taką, a Leszek mu mówił, nie. No, ale ja w tym wypadku zaryzykowałem i do dziś dnia nie wiem, czy to jest moment, w którym zbudowałem sobie jakąś zasługę dla Polski, czy może wręcz odwrotnie. Nie wiem, jak to na sądzie ostatecznym będzie ocenione, no ale był w tym moment grzechu, bo nie należałem do tych, którzy nie wiedzieli, jak jest. Znaczy sądzili, że Lech Wałęsa jest taki, jak w tym micie, który funkcjonował. No z tego mitu mogłem się tylko śmiać. Ale niech tak tutaj Krzysztof mi przypomina, że rzeczywiście nie chciałem powszechnych wyborów i to był taki misterny plan, ale on po prostu nie wyszedł. No, Wałęsa oczywiście wolał powszechne wybory, a druga strona mu go zaproponowała. Myśmy mieli nieco inne plany, już to nie ma sensu w tej chwili o tym opowiadać. W każdym razie jest tak, że kiedy po początkowym odrzuceniu, bo tam doszło do kłótni, to też opisuję i Leszek się z nim pokłócił i ja się z nim pokłóciłem, ale on później z różnych względów jednak zaproponował tego szefa kancelarii, to ja się zgodziłem z powodów takich czysto politycznych, a nie dlatego, że już mocno wierzyłem w to, że Lech Wałęsa będzie tym człowiekiem, który dokona zmian w Polsce. Myśmy wierzyli, i to jest opisane w książce, w pewną dynamikę polityczną i powstał plan, który tutaj nawet jest nazwany, ale to nie jest nazwa przeze mnie wymyślona, tylko wtedy używana. Rząd przełomu, że Lech Wałęsa otworzy drogę do stworzenia nowego rządu i że to będzie rząd przełomu. No i ja chciałem, żeby na czele tego rządu stanął Jan Olszewski. Jan Olszewski chciał przez jakiś czas, żeby to był Najder. Zdzisław Najder, Lech Wałęsa to też opisuje, w żadnym wypadku nie chciał się na to zgodzić i nawet był bardzo oburzony, tylko nie do Zdzisława Najdera, Jan Olszewskiego, tylko mnie później poprosił o rozmowę już cztery oczy i bardzo, bardzo, że tak powiem, się wzburzył tą propozycją. No ale znów nie ma co opisywać tego, co jest w książce, do tego rządu przełomu po prostu nie doszło. A później cała gra już się toczyła tylko wokół tego, że my, żeby odnieść sukces w wyborach, to musimy stwarzać przynajmniej pozory, że nas Lech Wałęsa popiera i niezależnie od tego, że pierwszy raz musiałem złożyć dymisję chyba w lutym, a 30 grudnia zostałem szefem kancelarii, to chodziło o spór o panią Ziółkowską, to te dymisje w końcu jednak były wycofywane, ale nie przeze mnie, tylko przez drugą stronę. W tym wypadku. I jakoś wśród już coraz bardziej zaostrzających się stosunków do tych wyborów, walcząc przedtem o ich przyspieszenie, ale to się nie udało, żeśmy doszli. No i jest tak, że chociaż znów uzyskaliśmy mniej niż być może w innych okolicznościach nieco wcześniej to było możliwe. Ja tu pamiętam, że miałem dość ograniczone ambicje, a niektórzy z moich najbliższych współpracowników, tutaj znów spojrzę na Adama Grapińskiego, mieli znacznie większe, był między nami spór. Czy 10, czy 20% to jest to, co mamy uzyskać? Ja mówiłem 10, Adam, że 20 i pamiętam do dziś dnia, mam nadzieję, że Adam się nie obrazi, jak opowiem, jak odpowiedziałeś na moje pytanie, skąd mamy wziąć te 20? Adam odpowiedział tak, a na kogo mają głosować? W każdym razie dostaliśmy nawet nie te 10, tylko 8,7, ale znów to nam wystarczyło, żeby mając kandydata na premiera, wiedząc co robić, znając przynajmniej, że chodzi o kierownictwo, mechanizmy demokracji, bo większość z nas się interesowało polityką od młodych lat, także to dla nas nie były rzeczy nowe, nie musieliśmy tego odkrywać. Zdołaliśmy uzyskać rząd,
marszałka Sejmu, no marszałka Senatu to już nie, bo to nie był, to był Solidarności. Zdołaliśmy uzyskać premiera, marszałka Sejmu. Marszałek Senatu był z tej opcji czysto solidarnościowej, nie żyjący już dzisiaj, ale wicemarszałka, czyli właśnie profesora Linę Grześkowa, żeśmy mieli. No i mieliśmy rząd i zdołaliśmy skonstruować jakąś większość parlamentarną i do tego mieliśmy chyba 8 przewodnictw w komisjach sejmowych. No krótko mówiąc, uzyskaliśmy gigantyczny sukces, mając zaledwie 43 posłów. Ale to jest taki dowód na to, że jeżeli ktoś wie, czego chce, jest ofensywny i działa szybko, to może bardzo dużo zdobyć. No ale później te nasze zdobycze no, były kontratakiem tej drugiej strony redukowane. No, powstał ten spór między Janem Olszewskim a mną i także Leszkiem oczywiście, bo tu Leszek był zdecydowanie po mojej stronie, czy rozszerzać koalicję. No, jest to opisane w wielkim skrócie, jest to opisane w tej książce. Chodziło o to, czy pójść na kompromis i rozszerzyć rząd o poparcie Unii Demokratycznej, a nawet początkowo była mowa o kongresie i nawet początkowo Kongres Liberalno-Demokratyczny w tym uczestniczył, mieć większość, no mieć inną relację z mediami, także z ośrodkami zagranicznymi i realizować tylko po części nasze postulaty, ale bardzo wynieść Jana Olszewskiego, nowy zjednoczyciel obozu Solidarności, no z nadzieją, że zostanie prezydentem, z tym, przy czym no wtedy oczywiście uważałem, że jestem w latach człowiekiem, ale dzisiaj uważam, że byłem młody, a z różnych powodów, ale także i z tego, że byłem niecierpliwy i chciałem namawiać różnych ludzi do tego, żeby z prezydentem Wałęsą szybciutko się rozstać. No, były na to różne możliwości, a moi starsi o 20 czy tam przeszło 20 lat koledzy się na to nie chcieli zgodzić. Rozmawiałem o tym, no dziś może to zdumiewać, ale z Tadeuszem Mazowieckim, no nie zgodził się, pytając mnie, kto według mnie zostanie prezydentem i uważając, że to pani Łętowska zostanie prezydentem, jeżeli odwołamy tego. Nie zgadzał się na to także Jan Olszewski, no ale i mieli rację oczywiście, mieli rację, no tu wtedy przeze mnie przemawiała niecierpliwość i jednak pewien brak doświadczenia politycznego, ale gdyby ta konstrukcja się dłużej utrzymała, no to Jan Olszewski miałby ogromne szanse na zdobycie prezydentury. A pamiętajcie Państwo, że wtedy prezydentura to było nie to, co dzisiaj, tylko uprawnienia dużo, dużo dalej idące. Ale pewnie by się nie utrzymało, natomiast koszt rozbicia takiego rządu dla naszych przeciwników byłby prawdopodobnie większy. Ale też to tutaj staram się uczciwie oddać. No Jan Olszewski też miał bardzo poważne racje, które wtedy może mnie troszkę drażniły, a dzisiaj z perspektywy lat patrząc, no, widzę, że miał tych racji jednak bardzo sporo i starałem się to tutaj obiektywnie opisać. Nie chciałbym, żeby, proszę Państwa, umknęła też taka chyba no, główna, w każdym razie, jeśli Pan Premier zdecydował się dać to w tytule Porozumienie przeciw monowładzy, ale myśl tej książki. Mianowicie, że Polsce groziła po roku 89, no coś jakby demokracja, która jest z nazwy demokracją, ale tak naprawdę jest jakimś jednym wielkim obozem, w którym tutaj nawet taki cytat, Michnik jest jednocześnie centrum, lewicą, a nawet i prawicą. I pamiętamy to hasło państwo jednej partii i jednej tak, gazety. I to pojęcie etosu, które miało być takim kluczem do z kolei władzy symbolicznej, no bo co to jest etos? To jest to, co autorytety uznają za prawdę, więc czy pan, panie premierze, naprawdę jakby uważa, że to było w ogóle do zbudowania, że gdyby nie Porozumienie Centrum, trochę w tej książce to pobrzmiewa, to długie lata mielibyśmy udawaną demokrację i pobrzmiewa też, że ten nurt polityczny do tego wracał. No może nie dochodzi pan w książce do czasów bieżących, ale pamiętamy ostatnie lata i to były ostatnie lata, też były próbą zbudowania systemu zamkniętego, w którym opozycja jest jaka? Antysystemowa, antypaństwowa, a rządzący są jacy? Bezalternatywni. No, ta główna myśl książki nie chciałbym, żeby nam tu umknęła. Moim zdaniem jest warta podniesienia. No jest warta podniesienia, bo tego rodzaju tendencja niewątpliwie była. Ona wyrażała się niekiedy w formach takich już zupełnie jawnych i
zamyśle, mówię tutaj o projektach, bo nic takiego nie zrealizowano, zinstytucjonalizowanych, stąd to odwoływanie się do Kongresu Narodowego w Indiach, bo teraz to już jest historia, ale przez jakiś czas on odgrywał rolę takiej monopartii, mimo istnienia opozycji, mimo że formalnie funkcjonowała demokracja na wzór brytyjski, ale odwoływano się nawet do czegoś jeszcze dużo dalej idącego, to znaczy do partii meksykańskiej, instytucjonalnej partii rewolucyjnej, czyli partii, gdzie opozycja no niby była, jakieś tam maleńkie partyjki były, ale tak naprawdę to była partia pełniąca kierowniczą rolę no, na podobieństwo partii komunistycznych. No, nie zupełnie tak samo, ale podobieństwo było daleko idące. Twierdzono, że to jest nowy kształt demokracji, że nie warto dzielić społeczeństwa na lewicę, prawicę czy centrum, bo to już jest historia. Uzasadniano to odwołując się do koncepcji Havla, do koncepcji takiej bezideowej polityki, odrzucenia tradycji ideowych jako groźnych dla demokracji, obciążonych nacjonalizmem, niebezpieczeństwem jakiegoś ostrego starcia w Europie Środkowo-Wschodniej, jednocześnie groźnych dla demokracji. Zresztą te tony przecież odzywają się bardzo intensywnie także i teraz. Krótko mówiąc, tego rodzaju tendencja była i ona wyrażała się także na poziomie takim już bardziej, można powiedzieć, prozaicznym, w sposób następujący. Po pokolenie ówczesnych, no, mniej więcej 60-latków, 50-parolatków, mówiło tak, teraz 10 lat my, czyli lata 90 to my, ale to oczywiście już się mówiło zupełnie nieoficjalnie, a po 2000 roku to spróbujcie wy. No. Myśmy się na to nie zgadzali, przy czym był taki moment, w którym to próbowano zrealizować, co się nie udało. To jest moment jakby zupełnie zapomniany przez historyków i obawiam się, że wszystkie dokumenty są zniszczone. To jest posiedzenie Komitetu Obywatelskiego, chyba to był listopad, chyba się nie mylę, listopad 1989 roku, na którym miała nastąpić reforma Komitetu Obywatelskiego. Ta reforma miała prowadzić, jeżeli chodzi o kwestie personalne, do całkowitej eliminacji innych niż tylko te głównonurtowe sił z komitetu. Ja początkowo sądziłem, że przynajmniej tacy ludzie o bardzo długiej karierze, no i słowo kariera tutaj jest właściwe, bardzo długiej drodze opozycyjnej, jak Jan Olszewski, no, przynajmniej go można liczyć od 1956 roku, ale tak właściwie to od 1946, bo przecież to był zaangażowany działacz młodzieżówki PSL-u Mikołajczykowskiego, że tacy ludzie jednak zostaną, że przynajmniej jako ozdoba ich tam zostawią. Oni pewnie nie będą chcieli zostać, ale nie, okazało się, że wszystkich w pień. I ci, którzy chcieli to przeprowadzić, byli tak pewni siebie i niemądrzy. Tam dużą rolę w tym organizowaniu tego planu, jego przygotowaniu odegrał pewien profesor filozofii, no nie będę wymieniał jego nazwiska, koniecznie wymienić, tak? No ale proszę mi tu wybaczyć, że może nie wymienię, niektórzy może się, no myślą, on się odznacza, no powiedzmy sobie, daleko posuniętym brakiem rozsądku politycznego, to takie jest bardzo, bardzo łagodne określenie. I sądzę, że to był duży jego wpływ, iż po prostu tym, których miano wypchnąć, niczego nie zaproponowano. To jest, przy takich grach to jest po prostu no, najbardziej elementarny błąd, no, najbardziej dziecinny błąd. I to się oczywiście nie udało, no myśmy temu się przeciwstawili i to się nie udało. Komitet po prostu odrzucił w głosowaniu i pozostał w starym składzie. No a później już przyszły te zmiany z Najderem, cała ta operacja już prowadzona przez Wałęsę. Ale wtedy myśmy się zorientowali, to jest wyraźnie napisane w książce, że koniec, że tu jest plan, żeby wszystkich tych innych wyciąć. I ja tutaj piszę, że Porozumienie Centrum w pierwszej fazie, krótkiej bardzo, miało charakter czysto defensywny, żeby się obronić. Później dopiero jakby przyszedł ten element ofensywny związany z diagnozą sytuacji szerszej,
z diagnozą, która się kształtowała, no, począwszy już tak naprawdę od lata 89 roku, ale umocniła się na jesieni. No to znaczy, że mimo zmiany rządów w Polsce się w gruncie rzeczy bardzo niewiele zmienia. Tutaj też to opisuję. Wiele dały mi seminaria w towarzystwie dziś bardzo krytycznej wobec nas Jadwigi Staniszkis, ale także Pawła Herzta, Romana Zimanda, Krzysztofa Czabańskiego, który skądinąd to organizował. No i mnie, chyba tam nikogo innego nie było, to chyba była tylko ta piątka, ale także jeżdżenie po Polsce, a dokładnie po województwie elbląskim, bo jeszcze wtedy po Polsce szerzej nie jeździłem, na spotkania. I spotkania z ludźmi, często to były dwie osoby, znaczy może często to przesadzam, ale to naprawdę bywały spotkania nieudane. Ale ja się nie zniechęcałem, przybywały dwie osoby, to no, nie wygłaszałem do nich przemówienia, bo to trochę byłoby niemądre, ale po prostu zaczynałem z nimi rozmawiać i dowiadywałem się, co się dzieje w gminie, bo to były miejscowości gminne. No i czy z punktu widzenia takich ludzi, to tak, w gminie jest stary naczelnik, prezesi, dyrektorzy, jacyś tam jakieś zakłady są starzy, partyjni się zbierają, kradną wszystko, łącznie z takimi krzesłami, które no, starsi z nas pamiętają, były tak. Komuny takie krzesła miały z boku taki stempel, że do jakiegoś, no i to też nawet kradziono. Tam w Warszawie Jaruzelski jest prezydentem, oni uważają, że jak jest prezydentem, to znaczy ma najwyższą władzę. No i tak krótko mówiąc, tak naprawdę to, co nam w Warszawie się wydaje ogromną zmianą, to do nich właściwie nie dociera. No, w ten sposób została ukształtowana myśl o przyspieszeniu, koncepcja przyspieszenia, która najpierw została przekazana ustnie Aleksandrowi Halowi, czyli jedynemu ważnemu politykowi tamtej strony, który chciał wtedy z nami rozmawiać, bo Mazowiecki był bardzo obrażony z powodu tygodnika Solidarność, nie chciał rozmawiać, ale Hal akurat chciał. On oczywiście na wszystko się zgodził, powiedział, że oczywiście masz rację. A następnie nic się dalej nie zmieniało, no i wtedy zaczęła się nasza ofensywa, trochę ograniczona kwestią uznania granic, bo rzeczywiście byłem rzeczywiście w tej sprawie w Londynie i to była duża operacja, a sprawa, jak dzisiaj wiemy ze wspomnień Kola, była jednak dosyć poważna. Kol autentycznie nie chciał tych granic uznać, wymusili to na nim Amerykanie i Anglicy, no z pewnym, ale już niewielkim udziałem Francuzów. W każdym razie to nas ograniczało, bo uważaliśmy, że mamy trudną sprawę, no i oczywiście Balcerowicz i ta szokowa podwyżka cen, szokowy spadek stopy życiowej. To już nie będę się wdawał w dłuższe dywagacje, ale wielu z nas, w tym ja, spędziło ileś tam tygodni życia, czy nawet więcej na strajkach w wielkich zakładach przemysłowych, no i wiedziało, jak to wygląda. Proszę pamiętać także w lecie 89 roku były strajki, była fala strajków i myśmy, w tym ja, też tam bywali. No, wiedzieliśmy, jak to jest, jakie są wystawiane, przedkładane postulaty, jak to może różne sprawy zaburzyć. I stąd no, pewne opóźnienie w tej ofensywie, no ale ona generalnie rzecz biorąc na początku 90 roku ruszyła. Ruszyła i doprowadziła do tego pierwszego podziału, który Wałęsa nazwał bardzo niefortunnie wojną na górze, ale żeby było jasne, myśmy tej nazwy nigdy nie używali. Do powstania monowładzy nie doszło, ale doszło jednak do powstania kraju nierównowagi. Trzecia RP była krajem wielkiej nierównowagi, nie była krajem, w którym była w pełni wolna nawet konkurencja idei politycznych. Ja często jak słyszę takie argumenty od tych, którzy opisują dzieje III RP, że są pewne rzeczy, które obciążają wszystkich jako klasę, polityków jako klasę, tych, którzy tworzyli, którzy rządzili III RP, to myślę sobie, ale jak wszystkich? Przecież bardzo łatwo wziąć do ręki kalendarz i wskazać te ugrupowania, które może nie jako monowładze, ale jako ci, którzy byli w wielkiej przewadze, przez długie dekady tworzyli III RP i tych, którzy mieli bardzo krótkie chwile na to, żeby próbować realizować konkurencyjną wizję państwa. Też może warto też dodać, że
Ta książka jest też ciekawą lekturą dla każdego, kto się polityką interesuje, politologa, a może i konkurentów, bo pan premier pozwala sobie na takie uwagi, które są no, trochę natury filozoficznej. Na przykład, że rewolucja jest zawsze dziełem mniejszości, często bardzo niewielkiej, to w najgorszym okresie sobie, jak rozumiem, powtarzaliście. Albo, że siła nadziei jest w polityce potężna i nie ma sensu się jej przeciwstawiać, poza sytuacjami, gdy jest to niezbędne. Ale w ogóle mam wrażenie, że ta książka jest taką lekcją pokory, że czasami na swoją szansę, na przełamanie, na przyspieszenie, na zwycięstwo trzeba bardzo długo czekać. Panie premierze, czy pan dzisiejszej opozycji miałby coś do powiedzenia w tym kontekście? Proszę państwa, ja jeszcze... Pan potrafi powtarzać, że oni są niecierpliwi. Jak panowie tutaj byli łaskawi powiedzieć na początku, no książka jest no, mniej obła niż w wypadku innych polityków. Może to i prawda, no ale panowie przesadzają. Ja w charakterze doradcy obecnej opozycji raczej nie będę występował. A poza tym zupełnie szczerze uważam, że oni są naprawdę w ślepym zaułku. Bo to, co było naszą siłą, to było to, że diagnoza sytuacji w Polsce, o którą myśmy się opierali, była diagnozą słuszną. To było tak dokładnie, jak myśmy mówili, jak żeśmy przewidywali. Natomiast ta diagnoza, którą stawiają dzisiaj nasi przeciwnicy, no to nie ma po prostu nic wspólnego z rzeczywistością. No jeżeli no, ideowy przywódca, być może już nie, ale chyba jeszcze ciągle całej opozycji, czyli Adam Michnik w czasie tej bardzo udanej konferencji warszawskiej NATO organizuje wiedzę, gdzie jest skądinąd gdzieś tak z 80-90 osób. Niektórzy mówią, że 60, a niektórzy, że 110, ale w pewnym razie to są tego rodzaju liczby. I ogłasza, że w Polsce jest brunatna fala. No to proszę państwa, gdzie ona jest? Tu? No, to można powiedzieć, siedzi to elita brunatnej fali. Więc no, to jest po prostu zupełne oderwanie od rzeczywistości. Myśmy od rzeczywistości nie byli oderwani. To nie oznacza, że nie popełnialiśmy pewnych błędów. Popełnialiśmy błędy. W pewnym momencie nam się różne rzeczy wydawały i zresztą o tym też piszę, ale to były błędy co do no, pewnych elementów rzeczywistości, ale nie do całościowego jej opisu. Jeżeli ktoś ma zupełnie błędną ocenę rzeczywistości i z niej wychodzi, to są dwie możliwości. No, albo jest skrajnie niemądry, albo też wszystko traktuje jako socjotechnikę. Uważa, że po prostu wszystko łącznie z tą prezentowaną społeczeństwu diagnozą jest po prostu socjotechniczną grą. Otóż to w jakiejś mierze czasem może wyjść, a rządy Platformy Obywatelskiej są tego dowodem, ale no, w pewnym momencie tego rodzaju gra swoje możliwości wyczerpuje i widzieliśmy to w ciągu ostatniego okresu przed 2015 rokiem w Polsce. Krótko mówiąc, musiałbym doradzać opozycji, jeżeli już by panowie mnie przymusili do tej roli, to żeby zmieniła diagnozę, tylko wtedy cóż by mogli zrobić? No przystąpić do Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko... Panie premierze, nie namawiałem pana bynajmniej do doradzania. Pytałem o pewną refleksję, bo ja się upieram, że taka lekcja pewnej determinacji, wiary w siebie też z tej książki płynie. Przypomnę państwu, żebyśmy nie przegapili, zbliża się trzecia rocznica książki, wydania książki Koniec PiSu i chyba w październiku druga rocznica okładki pluszakowego tygodnika, na którym jest Jarosław Kaczyński i Schyłek. Także przygotowujmy się do tych rocznic, a wróćmy do mojego quizu, bo zaraz oddajemy głos obecnym tu dziennikarzom. Na razie prowadzi Krzysztof Czabański. Ciekaw jestem, jak będzie dalej. Proszę państwa, otóż w Sejmie, w tym pierwszym Sejmie Jarosław Kaczyński był zdziwiony sposobem, zaszokowany, ale też tak, no to była pewna nowość, sposobem, w jakim ludzie płacą, pojawiający się tam sposobem, w jakim płacą za różne no, obiady i tak dalej w restauracji sejmowej. Czy był zdziwiony, ponieważ używali super nowoczesnych kart kredytowych, których wtedy w Polsce jeszcze nie było? Czy też może płacili dolarami? Czy mieli zwitki pieniędzy banknotów związanych gumką? Dobrze, Wojciech Jasiński też nieźle, brawo, gumką rzeczywiście.
Proszę Państwa, Jarosław Kaczyński wspominał o tym, że jako szef tygodnika Solidarność, redaktor naczelny przyjmował wielu dziwnych ludzi. Odwiedził go między innymi pewien ambasador. I teraz, czy był, zaskoczyło go to, czy był to ambasador Zimbabwe, Stanów Zjednoczonych, bo dostrzegł potęgę i siłę, czy Związku Radzieckiego? Znowu Państwo wiedzą. Ostatnie pytanie. Jarosław Kaczyński jest człowiekiem dociekliwym, sprawdza, czasem się myli, ale sprawdza. Co Jarosław Kuroń miał w termosie? Bo Jarosław Kaczyński zażądał posmakowania, kawę, koniak czy bardzo czarną herbatę? Czaj, dobrze. No wszystkie punkty trafione, panie premierze. Zestaw partyjny działaczy wszystko wie, także teraz role się teraz zmieniają. Nie my zadajemy pytania, lecz przedstawiciele mediów, którzy są z nami dziś obecni, ale odpowiadający na pytania pozostaje cały czas ten sam. Pan prezes Jarosław Kaczyński. Zapraszam, jeśli mają Państwo ochotę do zadawania pytań. W tak zwanym międzyczasie dyscyplina dodatkowa do quizu, bo każdy dobry lotek powinien mieć jeszcze dyscyplinę dodatkową. Jaką funkcję pełni dziś ta osoba, która w 1968 roku bardzo często przemieszczała się podczas marcowych wydarzeń po Warszawie z Jarosławem i Lechem Kaczyńskim? Czy jest to marszałek Senatu, czy jest to prezes Orlenu? Prezes Orlenu. Czy jest to, tak, nie muszę więcej wymieniać, tak? Wojciech Jasiński, prezes Orlenu, bardzo dobrze. Ciekawy jestem, ilu z tych, którzy szykują się dopiero do lektury tej książki, wiedzą o tym, że to znajomość, która tak głęboko sięga. To może jeszcze, ponieważ ja przypuszczam, że po prostu tutaj nam wydawca przekazywał, że są dziennikarze. Ja rozumiem, że są raczej wysłannicy dziennikarzy. Sygnał idzie sam. Tak, pytania są? Czy to ja może zapytam, skoro nie ma. Panie premierze, czy jest tu jest w tej książce, czy ja dobrze odczytuję, że jest też pewna refleksja na temat Polaków? Ona nie zawsze jest, znaczy ona jest generalnie pozytywna, oczywiście optymistyczna, ale są czasami gorzkie słowa. Na przykład pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, on mówi ogromne tłumy. No, dziesiątki tysięcy ludzi i po 2 godzinach idą. W innych miejscach również. Pewna obojętność. Jaka jest kondycja moralno-polityczna, jeśli mogę tak powiedzieć, Polaków? Ona jest oczywiście zmienna. Rzeczywiście na pogrzebie księdza Popiełuszki były na nie dziesiątki, tylko setki tysięcy ludzi. Był ogromny tłum. Ale ja stanąłem w takim miejscu, no, bardzo bliskim ówczesnego miejsca zamieszkania. I ci, którzy tam stali, no, gdzieś tak w godzinach obiadu, no, zaczęli się rozchodzić. Inni zaczęli palić papierosy. No, krótko mówiąc, to tak się zaczynało rozsypywać. Mniejsze uroczystości, tam gdzie też było dużo ludzi, ale jednak dużo mniej, na przykład pogrzeb Przemyka, no, były bardziej skonsolidowane. Czyli jak się zebrał tłum tak wielki, to jednak część z nich to byli po prostu gapie. No, tak to trzeba określić i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Zresztą to było nawet podczas mszy świętych z Ojcem Świętym widoczne, że w pewnym momencie pewne sektory już przed końcem mszy zaczynały być opuszczane, bo po prostu ludzie się bali, że będzie później trudno dostać się do domu i w związku z tym odchodzili. No. To Mochnacki już zauważył, nie wiem, tutaj się do niego odwołuję, bo nie pamiętam, coś, co nazwał determinizmem codzienności, który niezwykle wręcz wpływa na zachowania, losy Polaków, nawet polskich elit. No, krótko mówiąc, w takim wielkim i upraszczającym ogromnie, trywializującym skrócie myślowym, no wszystko ważne, ale obiad najważniejszy, ale ja o 3 muszę zjeść obiad, prawda? Więc i to zjawisko rzeczywiście występowało i było dostrzegalne, chociaż nie w tych grupach, które można powiedzieć bezpośrednio robiły rewolucję. No tam akurat nikt obiadu jeść nie musiał, a były takie czasy, że nikt nie musiał spać, czy w ogóle jeść, no bo były na przykład na strajkach takie momenty, że jedzenia po prostu nie było. Ale to akurat nikogo nie załamywało, więc z tym bywa różnie, jak w każdym społeczeństwie, więc, ale ten determinizm codzienności z całą pewnością oddziałuje. No, nie wiem, czy tutaj o tym piszę, ale mamy też takie zjawiska, które występują głównie w warstwie
inteligenckiej albo takiej aspirującej do pozycji inteligencji. No to jest pewna stadność myślenia, no taka łatwość narzucania pewnego sposobu myślenia, czy nawet pewnych bardzo konkretnych diagnoz, ocen ludzi. Stąd obserwowałem jeszcze w latach 80., a nawet 70. takie kampanie przeciwko poszczególnym ludziom, którzy się narazili komuś w tych sferach opozycyjnych i no po prostu ich bardzo łatwo było atakować i to się roznosiło błyskawicznie. Zresztą albo nie warto czytać tego Leszko, Liga Solidarność. Leszkowi mnie też zresztą w pewnym momencie zagrożono, nie wiem czy o tym tutaj napisałem, powiedziano wprost, wy jesteście dwuosobową partią i musicie coś wybrać, bo nie, no to wiecie jak jest. No bo oczywiście wiedzieliśmy, no zaczęła się kampania, że Kaczyńscy to są w ogóle straszni ludzie. Wtedy się jeszcze nie zaczęła, no ale niedługo później się zaczęło. Także tego rodzaju cechy są, ale proszę Państwa, no nie ma społeczeństw idealnych. Ja na spotkaniach z ludźmi mówię przede wszystkim o tym. Były badania przeciętnej inteligencji europejskich nacji i trzy z nich są na czele właściwie ex aequo. To są Niemcy, Holendrzy i Polacy. Przeciwnicy 110. Przeciwnicy pana obozu politycznego, szczególnie w latach 90. używali, myślę, że można zaryzykować tezę, nadużywali takiego określenia homo sovieticus. Mówili o tym, że Polacy wyszli z komunizmu z bardzo przetrąconymi kręgosłupami, że są bardzo roszczeniowo nastawieni do życia. Tłumaczono w ten sposób tą bezalternatywność transformacji ustrojowej, że to jest coś, co ta światła mniejszość musi narzucić tym, którzy po prostu nie dorośli do tego, żeby samemu dokonywać pewnych wyborów. To demoralizacja mas, jak mówiła tamta strona, czy demoralizacja elit, a przynajmniej dużej części elit była powodem tego, że trzecia RP zaczęła skręcać taką, a nie inną stronę na początku lat 90. Ja nie wiem, czy zdołałem tą tezę wyeksplikować tutaj w dostatecznie mocny sposób, ale ja jestem głęboko przekonany, że nie żadne wydarzenia w rodzaju okrągłego stołu zdeterminowały bieg wydarzeń w roku 89, tylko właśnie głęboka demoralizacja i specyficzny charakter tej kontrelity, która rodziła się w Polsce od 50, dokładnie nie 6, tylko 7 roku, bo wtedy były te pierwsze wystąpienia z partii, która składała się z różnych ludzi, no bo tacy ludzie jak Jan Olszewski nigdy nikt z partią, czy w ogóle z ustrojem nie mieli wspólnego, ale w dużej mierze składała się z klasycznych dysydentów, to znaczy ludzi, którzy odeszli z tamtego obozu i która miała z tym obozem ciągle bardzo wiele związków jawnych, a jak dzisiaj wiemy, wtedy oczywiście na ten temat wiedzieliśmy nieporównanie mniej, także tajny, czyli współpraca. I to zdecydowało, że na jesieni 89 roku, kiedy można było spokojnie przejść do ofensywy, bo była jesień ludów, wszystko dookoła się waliło i naprawdę bez ryzyka można było już pójść do przodu, bo to dzisiaj bardzo wielu ludzi mówi, że o, można było bez ryzyka i przedtem. No, może i tak, tylko wtedy tak do końca trudno było orzec, czy tego ryzyka jednak nie ma. Otóż wtedy można było bez ryzyka i nic nie uczyniono. No, wszystko się skoncentrowało wokół planu Balcerowicza. Natomiast w istocie nie przyspieszono nawet tak prostych zabiegów, jak zmiana wojewodów. No. Pierwszy wojewoda w Polsce został zmieniony z naszym udziałem i to w rolach głównych w Elblągu między świętami a Sylwestrem 89 roku. I trzeba było przeprowadzić skomplikowaną operację, opisaną tutaj zresztą także, żeby tego dokonać, bo był taki wymóg, że Rada Narodowa, czyli ta wybrana jeszcze w 1988 roku Rada Narodowa musiała się na to zgodzić i było często dwóch kandydatów i ona się opowiadała za tym czerwonym. Myśmy wygrali dosłownie chyba o jeden głos i tylko dlatego, że nasz kandydat to był dawny wojewoda, też jeszcze z czasów komunistycznych, tylko taki, który całkowicie postawił na Solidarność i 13 grudnia został od razu wyrzucony. Bardzo zacny i kompetentny człowiek, był później przez lata wojewodą, ale miał tą przeszłość i w związku z tym z punktu widzenia tych radnych, no nie był takim człowiekiem zupełnie obcym, bo gdyby to był ktoś od nas, ktoś taki z tej solidarnościowej strony w
100%, bo on był po stronie Solidarności, żeby było jasne, i był także w latach 80. związany z Solidarnością, ale gdyby nie to, że on był kiedyś dyrektorem zakładu pracy, takiej fabryki mniej więcej, wtedy średniej 2-2,5 tysiąca ludzi zatrudnionych, a później właśnie tym wojewodą, to z całą pewnością wygrałby pan, który stał na czele tak zwanego kombinatu rolniczego, wtedy były takie wielkie przedsiębiorstwa rolnicze po 10 tysięcy hektarów. PPGR-y. Tak. Nie PGR-y, tylko PPGR-y. Tego, i on był takim szefem takiego wielkiego 10 tysięcy hektarów PPGR-u i on naprawdę miał bardzo duże szanse, żeby zostać wojewodą za czasu rządów Mazowieckiego. Ale jeszcze raz wracę do tej głównej tezy. To związki tej elity z tamtym systemem, jej lęk tej elity przed własną przeszłością, ale także innego rodzaju lęki, lęki ideologiczne, spowodowały, że wtedy nie przeszliśmy do ofensywy, bo ta ofensywa byłaby najskuteczniejsza, gdyby się zaczęła po prostu od rządu. Gdyby inicjatorem był rząd, gdyby inicjatorem był Mazowiecki, gdyby zaczęło się od wrzucenia Kiszczaka ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych, tego w tej chwili wypadło nazwisko Siwickiego z Ministerstwa Obrony i paru jeszcze innych ministrów, którzy byli w tym rządzie. Przejęcie tych resortów to była wtedy sprawa niezwykle wręcz ważna. Tamta strona była przerażona tym, co się dzieje wokół nich w Europie i była całkowicie sparaliżowana. Można było powyjmować, można powiedzieć, jak ryby z sieci. No ale nie chciano tego uczynić i to był ten moment decydujący. Czyli tutaj naprawdę rozstrzygały elity. A społeczeństwo, no cóż, społeczeństwo z jednej strony było zdezorientowane, o tym już mówiłem, opisując tą sytuację w jednej z gmin koło Kwidzynia, bo to było koło Kwidzynia. A jeżeli chodzi o to społeczeństwo wielkomiejskie, no to w ogromnej mierze przyjęło i tutaj nie ma co mieć z tego powodu pretensji, tą opowieść, która była snuta przez autorytety właśnie. No, władza była w tym sensie nowa, że był Mazowiecki, a nie jakiś komunista, że tutaj cały świat pisał o tym, że w Polsce się tak bardzo zmienia i to po prostu było przyjmowane, no jakakolwiek krytyka była wtedy praktycznie rzecz biorąc niewykonalna na jakichś dużych spotkaniach, na przykład w Warszawie. Ale to się powtórzyło na przykład w 97 roku. Ja na jesieni 97 roku na spotkaniu na Pradze łagodnie skrytykowałem AWS, w którym nie byłem. Zrezygnowałem z kandydowania, w końcu przez rok dostałem się do parlamentu. Ale bardzo łagodnie tak już, no proszę Państwa, jeszcze ludzie młodsi to jakoś tam to znosili, ale ci starsi to tam, jakbym chciał w tym kierunku iść, to bym poturbowany został. Chociaż to trochę inne było, no pewnie nadzieje były ogromne i ciężko było przyjąć po prostu, że to, no to jest TKM i że... Ale ja nie mówiłem o żadnym TKM-ie, mówiłem o tym, żeby można pewne rzeczy troszkę inaczej stawiać. No ale to już wystarczyło, więc to tak wyglądało. Tu wina była elit, ale też to była wina obiektywna. Polska historia była inna niż historia innych państw komunistycznych. Ta kontrelita się inaczej zupełnie kształtowała. I w związku z tym ta kontrelita po prostu była inna i była no, nieporównanie bardziej związana z tamtym systemem, mimo że oglądana z zewnątrz była jakby dużo bardziej radykalna, bo w Polsce przecież opozycja była nieporównanie silniejsza niż w innych krajach komunistycznych, gdzie jej albo w ogóle nie było, albo była no, na miarę Karty 77, przy całym szacunku, to tak naprawdę to było czynnych kilkadziesiąt może osób. I dlatego przeciw tej kontrelicie musiało powstać porozumienie. Porozumienie przeciw monowładze. Tytuł książki Jarosława Kaczyńskiego, podtytuł Z dziejów porozumienia centrum. Ta pozycja ukazuje się nakładem wydawnictwa Zyski Spółka, który jest także organizatorem dzisiejszego spotkania. Serdecznie dziękuję panie premierze za wizytę. Serdecznie dziękuję gościom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo.